Stacja Pilawa, grupa torów 50/56, 111 ED, 32 skrajnie, kontenery. Żyjemy do strony Lublina.
stalek osobowy i ładownia. Dla tych mniej tajemniczonych może coś o kolorkach na semaforach. Musiałem się przeciągnąć. Co by wam o kolorkach powiedzieć? Standardowo zielone jedziemy, żółte pomarańczowe uważamy, czerwony stoimy, nie? Jak na drodze. Tyle, że z tą różnicą, że tutaj pomarańczowe nie oznacza, że semafor na chwilę, za chwilę nam się zmieni na czerwone czy na zielone. To jest zasada powtarzalności czy coś takiego, nie? Zielony semafor to jest jazda z pełną prędkością, z prędkością rozkładową. Pomarańczowy semafor mówi nam, że na następnym semaforze mamy sygnał czerwony, sygnał stój, przed którym musimy się zatrzymać. Każdy semafor stojący na szlaku, to jest semafor samoczynny, czy to jest semafor wjazdowy do stacji. Każdy semafor ma tarczę ostrzegawczą, ewentualnie wcześniejszy semafor, na którym wyświetla nam się obraz tegoż semafora, czyli każdy semafor jest uprzedzany, powiedzmy. Jeżeli na tym semaforze będę miał pomarańczowe, to na następnym będę miał czerwone i tak. Na takiej zasadzie to działa. Nie wiem, jak to wytłumaczyć tak bardziej po ludzku. Przed każdym semaforem w drodze hamowania, czyli w takiej drodze, w której na takim odcinku drogi, na którym możemy bezpiecznie pociąg zatrzymać, stoi przed każdym semaforem tarcza ostrzegawcza, ewentualnie inny semafor. I na tym semaforze, czy na tej tarczy ostrzegawczej mamy sygnał, który mówi nam, co jest na następnym semaforze, co wyświetla się na następnym semaforze. Samych sygnałów nie będę wam tłumaczył. Można ściągnąć sobie, obejrzeć sobie, jest ogólnodostępna instrukcja. Ona się nazywa IE1. W tej instrukcji są opisane wszystkie sygnały na semaforach, na tarczach ostrzegawczych, tarczach manewrowych, na wszystkich urządzeniach na kolei. Tak. Do tego opisane są wszystkie sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, sygnały ręczne, a także wskaźniki. Jest to tak zwana instrukcja sygnalizacji. Jedziemy na szlaku
Samoczynna blokada wygląda w ten sposób, że szlak pomiędzy dwiema stacjami jest podzielony na tak zwane odstępy czy bloki. Różnie to jest nazywane. Podzielone jest poprzez wstawienie co jakiś czas semafora. Tak jak jedziemy teraz tym szlakiem, to akurat nie, to jest tarcza ostrzegawcza przejazdowa, ale za chwilę właśnie taki semafor będziemy mijać. Te semafory, pomiędzy tymi semaforami są tak zwane bloki czy odstępy. Te semafory mówią nam, czy dany blok jest wolny, czy zajęty. Jaka jest korzyść przez inny pociąg? Jaka jest tego korzyść? Korzyść jest taka, że przy normalnej blokadzie, tak zwanej blokadzie półsamoczynnej, pomiędzy jedną a drugą stacją na szlaku może znajdować się tylko i wyłącznie jeden pociąg na danym torze. Natomiast przy blokadzie samoczynnej tych pociągów już może być więcej. Szczegółowo to może być ich tyle, ile jest tych odstępów, ile jest tych bloków, ile jest tych odcinków pomiędzy tymi właśnie semaforami. Tak jak mówiłem, każdy semafor informuje nas, czy dany blok, czy dany odstęp jest wolny. Jeżeli jedziemy z innym pociągiem, na ten temat informacje właśnie na tych semaforach. Te semafory są sterowane automatycznie przez czujniki. I co? I mamy trzy kolorki na tych semaforach. Zielone, czerwone i pomarańczowe. Semaforek zielony mówi nam, że przynajmniej trzy takie odstępy, trzy takie bloki przed nami są wolne. Sygnał zielony migający mówi nam, że są dwa bloki wolne. Sygnał pomarańczowy już nam mówi, że jest tylko jeden, natomiast czerwony oznacza, że następny blok za tym semaforem, ten odcinek jest zajęty przez inny pociąg. Nie możemy na niego wjechać. Jeżeli wiemy, że na tym odcinku toru jest pociąg. Tak to wygląda. Gdy stoi jakiś pociąg na szlaku, my się do niego zbliżamy, widzimy sygnały w kolejności. Najpierw zielone, później zielone migające, później pomarańczowe i na końcu czerwone. Mogę do Motycza najdalej jechać, jak chcę, to mogę do 40 na godzinę pojechać dalej, nie? Spoko. Nie, no jasne, dobra, do Azot. Nie, no są jeszcze Puławy te stare drewniane, tak zwane, i na Łęczów. Nie, no spoko, z Puławy będzie bliżej. Spoko, loko, nie ma problemu. No, dzięki, heja. Także dzisiaj się zatrzymujemy, kończymy pracę w Puławach Azotach. A my mijamy przystanek, zaraz wam powiem jaki. Wolarowska. Powiem wam, że jeżdżę tym szlakiem do Dębina od 2014 roku i do tej pory jeszcze nie nauczyłem się nazw tych przystanków osobowych. Znaczy nazwy znam, tylko kolejności niekoniecznie. W przypadku jazdy pociągiem towarowym no raczej nie przydaje nam się to do niczego. Ale cóż.
przejazdowa, malowana na czarno-biało. Charakterystyczny układ świateł. Dwa białe światła w pionie lub dwa pomarańczowe światła w poziomie. Ona informuje nas o stanie urządzeń na przejeździe kolejowym, do którego się zbliżamy. Dwa białe światła w pionie oznaczają, że na przejeździe urządzenia zamknięte poprawnie, jest wszystko w porządku i możemy kontynuować jazdę z rozkładową prędkością. Natomiast dwa światła pomarańczowe w poziomie oznaczają, że na przejeździe jest jakaś usterka i przejazd przez ten przejazd może odbyć się z prędkością nie większą jak 20 km na godzinę przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Jezu kochany, no. Tak słucham. Wyłamie ten szlaban, wyłamie tą rogatkę, mi na tej tarczy przejazdowej zapalają się dwa pomarańczowe światła i ja już wiem, że muszę przed tym przejazdem zwolnić na tyle, żeby móc w każdej chwili się zatrzymać. Mówią wam, mówią wszystkim, jak, co robić, żeby łamać tą rogatkę, ale nie mówią, jakie to niesie konsekwencje, a konsekwencje są takie, że właśnie na tarczy mam sygnał pomarańczowy i ja przed tym przejazdem kolejowym bez problemu pociąg zatrzymam. Tu nie chodzi o to nawet, żeby tą rogatkę wyłamać, bo wyjechać samochodem czy coś. Tu chodzi o to, żeby zatrzymać pociąg, a właśnie w ten prosty sposób można pociąg zatrzymać. Tym bardziej, że ewentualne wyłamanie tej rogatki, koszty jej naprawy, to nie są wielkie koszty, a i tak zostanie to pociągnięte z ubezpieczenia OC kierowcy.
ale to ratuje życie. Nawet jak nie zdąży tym samochodem zjechać, wyłamie rogatkę, to ja przed tym przejazdem się spokojnie zatrzymam. I sprawa będzie załatwiona, wszyscy będą cali, samochód będzie cały, wszyscy będą żyli, tak? Może w tych wszystkich kampaniach PLK-owskich typu bezpieczny przejazd, może ktoś by właśnie taką informację podał, prawda? Że wyłamanie takiej rogatki powoduje zatrzymanie pociągu. To zatrzymanie pociągu nie spowoduje jakichś kosztów obciążeń, opóźnienie pociągu, bezpodstawne zatrzymanie pociągu czy coś. To spowoduje tylko tyle, że z oce kierowcy będzie potrącona naprawa po prostu, naprawa rogatki. Natomiast założenie tej rogatki z powrotem tego szlabanu to jest przekręcenie kilku śrubek. I to jest tyle. Naprawdę dziwię się ludziom, którzy kombinują na przejeździe, utknęli to utknęli, dobra, ale kombinują, ustawiają się jakoś wzdłuż rogatek, obok toru i tak dalej, no to jest śmieszne. Tak więc, szanowna PLK-o, czy grupo PKP, może warto o tym pomyśleć, jak wygląda to z punktu maszynisty. Może to też da trochę do myślenia kierowcom. Stacja Sobolew. Wcześniej miałem telefon, przyjrzeliśmy przez Łaskarzew, tu mamy Sobolew.
Mam do ciebie prośbę, potrzebuję numer do Janika. Bo już kurwa dwóch miał mi wysłać, ale nie wysłał. Mówię, dzwonię do źródła. Tak? Tak? Dzięki piękne, trzymaj się. Okej. Także Mika, przystanek osobowy Mika, przystaneczek w Dołku i mamy wjazd do stacji Rzeczyn. Gdzieś jeszcze kojarzę miejscowość Rzyżyn. Jeździłem kiedyś na ciężarówkach i też taką miejscowość kojarzę. No, w każdym razie tu mamy Rzeczyn. Stacja nieprzyjemna, bo stacja pod górkę w każdą stronę, na szczycie góry. Mamy 8,5 czy 9 promili podjazdu. Zatrzymywanie z ciężkim pociągiem, a nawet śnieg mamy między torami. Zatrzymywanie z ciężkim pociągiem jest tu bardzo niewskazane. No, tak jakby ktoś na święta śniegu szukał, tu między torami jeszcze troszkę leży, nie? Na święta, na Sylwestra, bo święta to już minęły. Shake my, yeah, shake my.
0001 ponoć na przelocie upala. No gdyby tak było, że ta pana by nie było pośpiesznego, to byśmy tak zrobili, a musi jechać ten, który szybciej jedzie. Na boczek na razie. A to pani nie upala. Dobra, przepraszam, na boczek. To akurat najmniejsze ma znaczenie, ale na boczek będzie pośpieszony, żeby jechać dalej. Dobra, fajne, dzięki. Także w Dębinie zjeżdżamy na boczek, przepuścimy pośpiecha. Bywa i tak. Pośpiechy ganiają towarowe, towarowe ganiają osobowe. Za wszystkimi ganiają ludzie. Wieczna gonitwa na kolei. Nie w park.
Także miałbyś, Lublin będzie Berlin albo Zot. Fajnie.